Wschodzący Białystok to określenie, które doskonale odzwierciedla to, co dzieje się w przestrzeni miasta, a dotyczy ono m.in. wszystkich zjawisk związanych z białostocką kulturą. O tym, czy Białystok jest miastem kultury, rozmawiamy z Tadeuszem Arłukowiczem, zastępcą prezydenta Białegostoku. Tak, Białystok jest miastem kulturalnym, jest miastem, w którym możemy zaobserwować pewne dosyć aktywne środowiska działające w sferze kultury, także mogę powiedzieć już w tej chwili, że na pewno na takie miano Białystok zasługuje. Zaryzykuję takie stwierdzenie, że udało nam się z Europejską Stolicą Kultury, dlatego że dzięki temu wkroczyliśmy na pewną ścieżkę kulturotwórczą i usiedliśmy, jak ja to nazywam, na tak zwanej szerokiej kulturalnej kanapie wśród najlepszych i najbardziej zainteresowanych rozwojem tej sfery miast w Polsce. Czyli znaleźliśmy się w swego rodzaju elicie kulturalnej. Jesteśmy zapraszani jako miasto Białystok w tej chwili na wszystkie spotkania, na wszystkie kongresy, konferencje związane właśnie z tak zwaną kulturą i to nie popkulturą, a tą kulturą wyższą. Dlatego wydaje mi się, że to jest nasz duży sukces. Sukces ten został jeszcze potwierdzony propozycją, która wypłynęła ze strony władz miasta Lublina. Miałem okazję i dużą przyjemność podpisywać porozumienie razem z zastępcą prezydenta miasta Lublina, panem Włodzimierzem Wysockim, porozumienie o współpracy pomiędzy Lublinem a Białymstokiem i to była właśnie konsekwencja naszego startu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Naszą ideą jest to, abyśmy zrealizowali projekt, który my na roboczo nazywamy projektem Wschodniej Osi Kulturalnej, czyli żeby miasta takie jak Białystok, Lublin i docelowo jeszcze Rzeszów mogły współpracować w ramach tworzenia bardzo silnej alternatywy dla tak zwanej Polski Zachodniej, czyli ta linia demarkacyjna, kulturalna linia, która przebiega na Wiśle, mogłaby być naszym atutem. Naprawdę mogło być naszym atutem i myślimy o tym, żeby to rozwijać. Również wchodzi w grę koncepcja tak zwanego banana kulturalnego, czyli dzięki Białymstokowi, Lublinowi stworzenie tego swego rodzaju projektu kulturalnego i kulturowego, który łączyłby Lwów, Lublin, Białystok i Grodno. Także połączenie tak naprawdę trzech państw dzięki czterem miastom. To są ciekawe projekty. Nie wiem, czy uda nam się je zrealizować, ale gorąco w to wierzę, że tak się stanie. Dużo się dzieje w Białymstoku, w poprzedni rok wiele koncertów. Tutaj na rynku dużo się działo. Tak, jest super. Bardzo, bardzo fajnie, że tyle Białymstok inwestuje w to. I jeżeli ludzie chcą i są zainteresowani, to na pewno coś dla siebie znajdą. Podróżały bilety do teatru, chociaż nie tak dużo, ale jednak zawsze to coś. No w ogóle nie ma, jest weekend i nie ma gdzie wyjść, bo sztuki są powtarzane, więc też nie można chodzić na nie co chwilę. No i nie ma gdzie wyjść, nie ma żadnych muzeum, nie ma gdzieś iść, żeby po prostu posiedzieć w spokoju, poglądać jakieś obrazy, sztukę. Ładne jest miasto, ma zabytki historyczne, jest po prostu, Pałac Branickich jest, no co jeszcze, żeby kultura była. Dwa teatry mamy, teatr dramatyczny. Czy to jest wystarczająca ilość, czy... No przydałoby się więcej. Ja jestem zwolennikiem tak zwanej koncepcji idei poszukiwania tożsamości w sferze kultury, dlatego że wiele osób przestrzegało przed tym, słuchajcie, nie stawiajcie na taniec, bo za chwilę przestanie być modny. Może jednak mimo wszystko w sposób bardziej zrównoważony patrzeć na kulturę. Wydaje mi się, że trzeba wykorzystywać te impulsy, które w jakimś sensie są do nas dostarczane przez środki masowego przekazu, przez modę, przez trendy, przez media, które jednocześnie pozwalają spopularyzować pewien obszar kulturowy bądź obszar twórczości artystycznej. W tym wypadku z wiadomych powodów taniec stał się modny. Myśmy w to inwestowali. Dzięki temu rzeczywiście Białystok uzyskał markę stolicy tańca. I nic dziwnego, tych szkół jest bardzo dużo i myślę, że dzięki wzmocnieniu przez kilka lat tych środowisk, one już powoli, po pierwsze, stały się rozpoznawalne w Polsce, po drugie, powoli zaczynają same sobie radzić. Sądzę, że w najbliższym czasie na pewno więcej uwagi będziemy przywiązywali do takich imprez, które są w perspektywie dla miasta rozwojowe. Mówię tutaj przede wszystkim o Up to Date i o takich projektach jak Ambient Park. Mówię też o dosyć dużym zainteresowaniu aktywności środowisk związanych z twórczością, z kinematografią.
Sądzę, że to są te perspektywy na najbliższe lata. No oczywiście nie zapominając, tak jak wspomniałem, i o tańcu, i o muzyce, i o przede wszystkim o teatrze. No, to jest też spora siła Białegostoku. W ostatnim czasie troszeczkę się polepszyło, także myślę, że tych imprez mamy już w tej chwili dosyć sporo. W porównaniu z tym, co było jeszcze kilka lat temu, całkiem nieźle. Osobiście polecam teatr. Ostatnio byliśmy 14 na sztuce, 3 razy łóżko. Super, świetna komedia. Jest właśnie coraz więcej nakładów poniesionych na rozwijanie w kulturalnej sfery miasta. Co zresztą widać chociażby tutaj na rynku czy na przy retuszu. No nie wiem, dla mnie dobrym pomysłem jest właśnie tak jak teraz, unowocześnianie Białegostoku poprzez renowację dróg, tak jak tutaj jest naprawa Starego Miasta, które wcześniej wyglądało zupełnie inaczej. Mamy pewne tak zwane trwałe, niezmienne i one oczywiście będą dalej rozwijane i będziemy dalej w to inwestowali. Przede wszystkim jeżeli chodzi o Arsenał, to kolekcja sztuki współczesnej. Jedna z największych w Polsce, nowa siedziba Galerii Arsenał, udział Galerii Arsenał w prezydencji, w tej sferze, w części kulturalnej prezydencji. Samo przez się rozumie, że to będzie ten kierunek trwały, niezmienny przez najbliższe lata na pewno. 2015-16 rok to może być ten rok, kiedy będziemy mogli otwierać Muzeum w Sybiru. Będziemy realizowali na pewno tę ideę, tę koncepcję. W ramach oczywiście Muzeum Wojska w tej chwili, aczkolwiek na pewno będziemy zmieniali statut w takim kierunku i przesuwali ciężar w takim kierunku, że docelowo będzie to Muzeum Pamięci Sybiru z oddziałem najprawdopodobniej Muzeum Wojska, tak żeby też nie zaniedbać i nie zniszczyć tego, co było stworzone przez wiele lat przez wielu, wielu, wielu znakomitych pracowników Muzeum Wojska. Także szukamy równowagi, ale na pewno Muzeum Pamięci Sybiru powstanie. Mamy dużo placówek ciekawych, mamy filharmonię, która działa wspaniale, teatr. Sporo i wystarczająco według mnie. Nie na wszystkie imprezy chodzę, co ubolewam. Staram się uczęszczać, myślę, że na pewno jest za mało, ale jest coraz lepiej. Jest coraz lepiej, chociażby scena kabaretowa, prawda? Ostatnio bardzo się rozwinęła. To jest dobre, fajne. Z roku na rok ten procent wydatków na kulturę w budżecie wzrasta. Od początku, od poprzedniej kadencji pana prezydenta, tak i w tej chwili, żeśmy założyli sobie pewien punkt dojścia do około 3% budżetu. To są naprawdę spore pieniądze już. I tutaj nie jest źle, aczkolwiek tak jak powiedziałem, mogłoby być lepiej. Natomiast nie jest dobrze, powiem szczerze, z pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Tutaj akurat wydaje mi się, że są duże rezerwy. Sam mam do siebie o to troszkę pretensji, że nie zwracam na to baczniejszej uwagi, żeby jednak instytucje szukały środków na zewnątrz, bo uważam, że jeżeli idealną rzeczą byłoby to, gdyby ta jedna złotówka z budżetu gminy generowała przynajmniej tą drugą złotówkę ze środków zewnętrznych. Tu jesteśmy troszeczkę leniuszkami i mamy tutaj jednak mimo wszystko dużo do zrobienia. Idealnym systemem, moim zdaniem, byłby system taki, gdyby gmina zamiast utrzymywać instytucje kultury, po prostu zlecała realizację zadań tym podmiotom, które pokażą właśnie, iż są w stanie pozyskać drugie i dodatkowe środki na realizację takiego zadania. Osoby zainteresowane działaniami kulturalnymi podejmowanymi przez miasto Białystok więcej informacji znaleźć mogą na stronie internetowej www.bialystok.pl. Tam w zakładce Kultura publikowane jest m.in. kalendarium wydarzeń, informacje o stypendiach artystycznych, konkursach ofert i instytucjach kultury działających w naszym mieście.